Ja teraz jestem w dziwnej sytuacji, bo ja muszę się zapowiedzieć. Liczyłem, że Renata wyjdzie i mnie zapowie. Ale ja dostałem taki temat z wystąpieniem. Relacja z wszechmocą. Zostawiłem trochę czasu, żeby nawiązać relację z tym tytułem. Każdy z nas. I jak mojemu przyjacielowi zadałem pytanie, z czym mu się to kojarzy, to też zadaję Państwu pytanie, z czym mu się to kojarzy, on mi od razu powiedział z modlitwą. Ponieważ modlitwa to jest ta relacja z Bogiem. Bóg jest wszechmocą, tak? I tak samo się skojarzyła, także byśmy w tą stronę poszli. I nieprzypadkowo pojawił się tutaj pod moim imieniem, nazwiskiem różaniec rodziców, ponieważ tak się stało, że w życiu Pan Bóg nas zaprowadził w takie miejsce, w taki czas, w taką sytuację, w której zaczęliśmy się modlić jako rodzice właśnie na różańcu za swoje dzieci. I popatrzmy na tą relację z wszechmocą, tak? Czyli, bo to rzeczywiście jest takie bardzo mocny dylemat współczesnego człowieka, że w ogóle Pan Bóg zniknął. To się i u ojca pokazało te zagadnienia, kryterium wartości, bo my musimy się do czegoś odnieść. I jak Bóg zniknie, no to nie mamy się do czego odnieść. I u księdza biskupa również, tak? I tutaj też to ojcostwo w wystąpieniu pana senatora, tak? Jeśli ojcostwo Boże zostanie zanegowane, to no to potem to ojcostwo człowieka też będzie zanegowane. Tak kilka obrazów, które mi się przyskojarzyły. No taki obraz tego ojcostwa Bożego, tej wszechmocy, z którą człowiek się spotyka, prawda? Tych obrazów oczywiście można było znacznie więcej pokazać. I to tak jest, że Pan Bóg wyciąga do nas rękę. No my tak łaskawie, tak jak ten Adam, coś tam próbujemy, ale tak naprawdę to Pan Bóg ciągle nas otacza. Wspomniany przeze mnie przyjaciel, jak mu zadałem pytanie dalej i rozmawialiśmy sobie, to pierwszą taką postacią filozoficzną, która przyszła jemu na myśl, a mówię o niej, bo i mi też przyszła pierwsza na myśl, był też dzisiaj wspomniany święty Augustyn, za którego modliła się święta Monika. Święty Augustyn był wybitnym umysłem swojego wieku, IV wieku. I tak jak ja czytałem wyznanie świętego Augustyna i wspomniany przeze mnie przyjaciel, on akurat nie czyta, tylko słucha sobie na audio, doszliśmy do tego samego wniosku. Ten Augustyn to tak jakby to pisał dzisiaj. Ta relacja z wszechmocą. Bóg okazuje się, że po nawróceniu, jak już ta święta Monika wypełniła to nawrócenie, to Augustyn zaczął zauważyć, że Bóg zawsze był w jego życiu. Ciągle był w jego życiu. I to rzeczywiście taka rzeczy, jakby ta refleksja wewnętrzna, jeśli zacznie nam tłumaczyć, że niezależnie od tego momentu, w którym jesteśmy, to Bóg cały czas był w naszym życiu i On będzie, i On jest. I On jest tym kryterium, do którego możemy się odnosić. To ona jest twórcza, ona jest taka dająca życie. Słabo widać, czy dobrze widać Matkę Bożą? Dobrze, ja tutaj słabo widzę. No więc kolejnym krokiem jest tak jakby próba przekroczenia tego obszaru. Jest niebo, jest coś, co jest niewyobrażalnie większe od nas, przekraczające naszą zdolność poznania, naszą zdolność reakcji, tak? Absolutnie, tak? My dochodzimy do jakiegoś momentu, już nam się wydaje, pięknie tu ojciec pokazał to, że dochodzimy, ale nie, to tam jest, tych perspektyw jest znacznie więcej i nawet jak je przekroczyliśmy, to one tylko dalsze otworzyły. Tutaj ta relacja, której Matka Boża przynosi nam Jezusa i to też jako dziecko, żebyśmy my mogli naszą ludzką tak jakby sposobem pojmowania odnaleźć się w tej relacji i też pokazuje tę relację dziecko-matka.
Bóg Wszechmogący, człowiek, który się jeszcze, jak popatrzymy, przytula, tak? To wszystko, co gdzieś jest w nas, w człowiecze, takie proste, ta relacja tutaj z Matką Bożą pokazuje. Na obrazach większa zawsze jest Matka Boża, a Jezus jest zawsze mniejszy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, tak? No, tych tutaj takich przedstawieniach, tak? Więc to daje nam taką możliwość przekroczenia, jakby zbliżenia się do rzeczywiście tej wszechmocy, której nie ogarniemy. Przerażałaby mnie i tak naprawdę mnie osobiście przeraża wielkość Boga. W nocy idziemy na rozmierzone niebo, popatrzymy, to po prostu to jest de facto przerażające. Ogrom kosmosu, który został dla nas stworzony, tak? A tutaj jest inne przedstawienie Matki Bożej. Królowa Świata. Matka Boża de Guadalupe, Matka Boża Kodeńska, która ma tutaj, ale tak naprawdę ten Pan Jezus jest już tutaj, widoczny, że to jest moje ten Pan Świata, tak? To jest takie przedstawienie jednak tej władzy Bożej, bo tego Bożego majestatu i dostojeństwa. Będą różne. W tych relacjach możemy gdzieś się odnaleźć i potrzebujemy. I potrzebujemy się odnaleźć, tak, że już wrócimy z powrotem do takiego świadectwa i takiego obszaru. Myśmy to odnaleźli, budowanie tych relacji z wszechmocą, a jednocześnie przenoszenie tego budowania relacji z wszechmocą na rodzinę, właśnie w modlitwie różańca rodziców. I pozwolimy sobie logo wyświetlić, żeby dwa słowa powiedzieć. Mamy tatę, mamy mamę, mamy dzieci, które tworzą rodzinę, która się na różańcu, w jakiś sposób różańcem jest spojona, tak? W różańcu modlimy się też we wspólnocie. W różańcu rodziców tworzymy wspólne grupy, tak? Gdzie rodzice modlą się wspólnie za swoje i cudze dzieci. W związku z tym te pozostałe kropki gdzieś nam będą tworzyły tą wspólnotę szerszą. W centrum jest Pan Jezus. I On jest jakby dla wszystkich, tak? Ta relacja pozostaje. Z jednej strony ja jestem w relacji tu, ale jestem w relacji poprzez wspólnotę modlitwy też z Panem Jezusem. Jak ta wielowymiarowość relacji jest dla nas bardzo, bardzo potrzebna. Gdzie jest Matka Boża? Gdzieś nam znikła, prawda? No jest w kolorze. Jest niebieski w kolorze, ale też jest w takiej koronie modlitwy, tak? Czyli w tych relacjach, w których człowiek zwraca się do Boga, on jest wpasowany w relacje w rodzinie i w to taki harmonijny sposób. I też w relacje w jakiejś wspólnocie szerszej, tak? To jest twórcze. Takich, powiedzmy, przedstawień, jakby to można przedstawić. Ja znalazłem na internecie wielu rodziców zainspirowanych w różny sposób, tam pokazało praktycznie, tak? Że to będą te dziecięce ręce, jakby oplatane przez ręce rodziców. Albo tu w jakiś sposób te ręce łączą się na modlitwie i łączy je różaniec, tak? Albo kolejna rzecz, taka relacja, kiedy mama się modli, to dziecko się modli razem z mamą. I na to. I jest w tej pełni, tak? Czyli to musi być tak, że mama odnajduje, czy tata odnajduje tą relację z wszechmocą, żeby mógł krok po kroku tą relację u dziecka budować, tak? Takie zdjęcia bardzo mi się bardzo spodobały, ile tutaj zamieściłem, tak? Też ta relacja z wszechmocą, która oddała jakby coś, co jest największe w życiu, za tego małego, czy za tego dużego, bo i ten odnalazł się w tych relacjach, tak? Tu jest taka sentencja z listu o różańcu Jana Pawła II. Zachęcam, żeby ten list przeczytać, ponieważ tam jest wiele takich myśli, które poprowadzą relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi, ale też w rodzinie. Ale ta jest chyba taka ważna akurat do tematu konferencji. Rodzina, która odmawia razem różaniec, Jezusa stawia w centrum. Jeśli dzieli się z nim radościami, cierpieniami, w jego ręce składa potrzeby, w
projekt, od niego czerpię nadzieję i siłę na drogę. To też jakby tutaj też troszkę taki opis Loga Rodzica Rodziców się znalazł. I tak byśmy to widzieli. Popatrzcie, prywata, nie? Jeśli się modlę, mam wewnętrzną siłę, to ja mogę, nie chodzi o fizyczne przedstawienie, ale ja mogę duchowo wziąć na ręce swojego syna. Facet patrzy się gdzieś tam wprost, ale jest zapatrzony trochę w siebie, w obiektyw, tak? Ale ten patrzy się w przyszłość, perspektywę. To tak się tworzy ta relacja. Syn, który będzie miał oparcie w ojcu, który trzyma go na rękach, tak? Czuję się bezpiecznie. On może spokojnie, bezpiecznie spojrzeć wprost. Pozwoliłem sobie, syn jest pani Renaty Braciowskiej, a ojciec to jest mówiący słowa, ale to nie jest ojciec tego syna. Tak? To zdjęcie mi towarzyszy, ja sobie nawet przy łóżku postawiłem, bo rzeczywiście ono pokazuje taką relację, to moją odpowiedzialność. Moją odpowiedzialność za moje serce, zbudowanie siły mojego serca, po to, żeby on się czuł bezpiecznie. Po to, żeby on odnajdował swoje perspektywy, nie moje. Nie moje. Nie? I ostatnie zdjęcie, kiedy te dzieci już wyszły z mojego domu, poszły. To jest zdjęcie autentyczne, zrobione przeze mnie komórką, jedno ze zdarzeń rodzinnych, które mieliśmy. Śpiewamy piosenki, pijemy wino czerwone, są wakacje, jest wesoło. I nagle ktoś zwraca uwagę, patrzcie, młodzi chłopcy, którzy się bawili, biegają, jadą i nagle widzą krzyż, klękają i modlą się. I to modlili się dłużej, nie tam w chwilu, nie, tak? Dłużej się modlili, że ja zdążyłem komórkę wyciągnąć i sfotografować. Ta relacja z wszechmocą została zbudowana w ich rodzinach. To tak jest. To jest nasze zadanie. Dlatego, tak ten temat potraktowałem, tą relację z wszechmocą. I ja, jak ja zbuduję tą swoją relację z wszechmocą, wyposażę dziecko znajdzie perspektywę i ono potem dalej będzie naprawdę konstruktywnie dalej działało. Polecam żlanicrodziców.pl, można odsłuchać, zapisać się. Naszą patronką jest właśnie Matka Boża Bliska. Można odebrać obrazek z aktem zawierzenia. Trochę statystyki. To jest to, co zaczęło się 12 lat temu, 16,5 roku, prawda? W tej chwili w świecie jest ponad 75 tysięcy takich potwierdzonych rodziców, którzy modlą się w tej inicjatywie. I to naprawdę z całego świata, wszędzie tam, gdzie są Polacy i nie tylko Polacy się modlą. I świadectwa właśnie uzdrowienia relacji przez tą modlitwę kilka przynajmniej bym chciał podać. Matka zaczęła się modlić na swoją córkę dorosłą, która zostawiła rodzinę i poszła do konkubenta. Zaczęła się modlić 1 grudnia, a na Wigilię rodzina była już połączona. Ta córka zostawiła konkubenta, wróciła do domu i też Pan Bóg uleczył te relacje, bo mąż ją przyjął i dzieci ją przyjęły. I ta rodzina już naprawdę stała się taką rodziną uzdrowioną, tak? Też takie matka dwóch chłopców, którzy się strasznie kłócili ze sobą. Kłócili się po prostu i nie potrafiła tego rozwiązać. I ona przystąpiła do Żlanicy Rodziców, chyba po 3-4 miesiącach też nastąpiło uzdrowienie i nagle stali się najlepszymi kumplami. To jest niewiarygodne, ale tak się dzieje. Są takie też zagadnienia, że następuje uzdrowienie relacji w środowisku, tak? Czyli na przykład w klasie nagle się okazało, że dziecko, które było w klasie odrzucone, ono znajduje jakąś koleżankę albo kogoś, kto rzeczywiście pokazuje, że to dziecko zasługuje na wartość i nagle relacje w klasach się uzdrawiają. Bardzo ważną też takim zagadnieniem jest modlitwa nauczycieli za swoje dzieci. Mamy przyjaciółkę, która nie ma swoich dzieci, a utworzyła 4 róże w swojej szkole razem z rodzicami i nauczycielami. I atmosfera w tej szkole bardzo, bardzo się poprawiła. Więc tutaj tych obszarów takiego wpływu właśnie duchowego nie wiemy, jak zrobić. Nie potrafimy czasami. Trzeba oczywiście działać, ale jak na
nie wiemy, jeśli nie dołączymy do naszych działań tej siły duchowej, wypływającej z modlitwy, no to one nam mogą spełznąć na niczym. Bardzo dziękuję, tyle chciałem powiedzieć na to.